Chcę powiedzieć, jest wielu różnych lekarzy, ale my możemy znać najlepszego. I chcemy dzisiaj mówić jeszcze więcej o uzdrowieniu, o tym, jak Pan Bóg uzdrawia, bo Bóg jest dobry i uzdrawia najlepiej. I słyszeliśmy niesamowite świadectwo brata, a ja chcę przeczytać krótkie świadectwo, które jest trochę starsze, ma około 1800 lat. Ktoś powie, o to naprawdę dawno, to będzie świadectwo Bożego działania 1800 lat temu. Nie wiem, czy wiemy, ale kiedy czytamy Biblię, to często czytamy o starszych świadectwach Bożego działania. Biblia mówi o tym, co się działo około 2000 lat temu, 3000 lat temu i wcześniej. I świadectwo to napisał jeden z ojców Kościoła. Najpierw był Pan Jezus, później byli Jego uczniowie, apostołowie, a później byli ojcowie Kościoła. Jeden z nich nazywał się Ireneusz. Żył w latach 140-203 rok, czyli przełom II i III wieku. I napisał tak. Ci, którzy kroczą w prawdzie, otrzymują od Niego łaskę, aby dokonywali cudów i w ten sposób polepszali byt innych ludzi. Każdy zgodnie z otrzymanym darem. Jedni wypędzają demony, a ci uwolnieni z diabelskiej opresji często zaczynają wierzyć w Chrystusa i stają się częścią Jego Kościoła. Drudzy widzą przyszłość, dane im są wizje i prorokują. Jeszcze inni z kolei uzdrawiają chorych, kładąc na nich ręce. Co więcej, wzbudzają też zmartwych, którzy żyją potem z nami przez wiele lat. Jak się wam podoba to świadectwo? Może czasami niektórzy z nas zastanawiają się, co się działo, kiedy apostołowie odeszli do Pana. Co się działo, kiedy jest historia biblijna skończona, co jest dalej? Dalej Jezus tak samo czynił cuda, uzdrawiał, wskrzeszał z umarłych. Mój pewien znajomy pastor z Wielkiej Brytanii opowiadał taką historię, że jego mama miała kilkoro dzieci. Kiedy jedno z dzieci się urodziło, coś się stało, że zachorowało i przestało oddychać. Kiedy przestało oddychać, zadzwoniono po lekarza. Przyjechał lekarz, zbadał dziecko i stwierdził zgon. I w tym momencie ta matka, wierząca w Jezusa Chrystusa osoba, postanowiła, że będzie się modlić o uzdrowienie, o wskrzeszenie. Więc wzięła dziecko na swoje ręce, podniosła do góry i mówi tak, Boże, ja jestem Twoja, Ty jesteś mój i to dziecko należy do Ciebie. Przywróć życie temu dziecku. Kiedy to lekarz zobaczył, mówi, proszę Pani, Pani jest w szoku, niech się Pani uspokoi. Zabrał dziecko z jej rąk, położył na łóżeczku i powiedział, ja zaraz dzwonię, żeby zabrali do kostnicy Pani dziecko, ono już nie żyje, ale niech Pani się uspokoi. I kiedy zaczął wykręcać numer, ta wierząca osoba w Jezusa znowu wzięła swoje dziecko, podniosła je do góry i mówi, Boże, ja jestem Twoja, Ty jesteś mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Lekarz przestał dzwonić, podbiegł do tej kobiety, wyrwał jej dziecko, martwe dziecko i mówi, niech się Pani uspokoi, ja za chwilę Pani dam zastrzyk na uspokojenie, bo Pani jest w szoku i Pani nie wie, co Pani robi i nie wie, co Pani mówi. Więc otworzył swoją lekarską torbę i szuka lekarstw, a ona w tym czasie, zgadnijcie, co zrobiła. Wzięła swoje dziecko martwe, podniosła do góry i mówi, Boże, ja jestem Twoja, Ty jesteś mój, przywróć życie temu dziecku. Więc lekarz się naprawdę zdenerwował. Podbiega do niej, chce zabrać od niej to dziecko i nagle się przestraszył. Bo dziecko zaczęło oddychać, zaczęło żyć. Kiedy mówimy o tym, to mówimy, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, na wieki tym samym Bogiem, który kiedyś uzdrawiał 2000 lat temu, 1800 lat temu, kiedy żyli ojcowie apostolscy, kiedy żyli ojcowie Kościoła, ludzie pełni wiary, przywódcy Kościoła i tak samo czyni to dzisiaj. I dlatego za chwilę chciałbym, byśmy mogli przez kilka chwil
rozważać Boże Słowo na temat Bożego uzdrowienia. I może otwórzmy to miejsce, które było już czytane na samym początku. Brat Jan je czytał z psalmu 103. I z tego, co pamiętam, wszyscy czytaliśmy ten psalm, odnosząc go do siebie. To jest niesamowity psalm, ponieważ on w sobie zawiera niesamowite Boże obietnice. Mówi o tym, kim Bóg jest i co robi. I spośród wielu wersetów, może trzeci werset, który nas szczególnie dzisiaj interesuje ze względu na ten temat, mówi on tak. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Ten werset jest bardzo ważny z wielu powodów. Po pierwsze, jest to nowotestamentowy werset, który znajdujemy w Starym Testamencie. A po drugie, to jest proroctwo o tym, co Jezus Chrystus miał czynić, kiedy przyszedł, a naprawdę to jest powiedziane o tym, co Bóg już robił w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, bo Bóg się nigdy nie zmienia. Czyli autor tego psalmu, Dawid, miał objawienie tego, co Bóg czyni. I mówi tak, że On odpuszcza wszystkie winy, to po pierwsze, i leczy wszystkie choroby. Jest słowo, które się powtarza. To słowo wszystkie. Więc nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie mógł przebaczyć wszystkich grzechów. Wierzymy w to. I w to dzisiaj jest nam łatwiej uwierzyć. Ale potrzebujemy tak samo wierzyć w drugą rzecz, że nie ma choroby, której Bóg nie mógłby uleczyć. On jest w stanie też uzdrowić nas z wszystkich chorób. Czyli Biblia mówi to tak, puentuje w bardzo krótki sposób. On odpuszcza wszystkie winy Twoje i leczy wszystkie choroby Twoje. Bez wyjątków. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, ale ja jestem wyjątkiem, to chcę Ci powiedzieć, Bóg jest większy niż Twój wyjątek. Bóg jest większy niż Twoja choroba. I imię Jezus jest większe niż imię tej choroby. I Biblia mówi tutaj, że Pan Bóg odpuszcza wszystkie winy. Dzisiaj żyjemy w ciekawych czasach. Ludziom łatwiej jest uwierzyć w to, że Bóg, że Pan Jezus przebacza wszystkie winy, niż to, że leczy wszystkie choroby. Ale 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził po ziemi, Ewangelia Marka, 2 rozdział, mówi o tym, że ludziom było łatwiej uwierzyć w to, że Jezus uleczy każdą chorobę, niż to, że przebaczy wszystkie grzechy. Tam jest opisana w Ewangelii Marka, w 2 rozdziale, historia, że przyszło 4 ludzi i trzymali ze sobą na łożu człowieka sparaliżowanego, który nie mógł chodzić. Postanowili, że wejdą do środka, tam gdzie był Jezus, ale nie mogli wejść przez drzwi, ani przez okna, ani w żaden inny sposób dostać się do pomieszczenia, gdzie był Jezus. Bo to się działo w mieście Kafarnaum, w pewnym domu i było tam tak wielu ludzi. Więc oni postanowili, że wejdą na dach. I kiedy byli na dachu, tamte dachy nie były tak mocne jak dzisiaj, jak teraz, w innej kulturze, w innym czasie, postanowili, że kawałek dachu zepsują i spuszczą człowieka sparaliżowanego przed Jezusa z oczekiwaniem, że Jezus go uzdrowi. Dlaczego? Bo wielu ludzi słyszało o tym, że Jezus uzdrawiał, widziało ludzi uzdrowionych, wieści się roznosiły o tym i ludzie wierzyli, że Jezus uzdrawia. I najbardziej zaskakującą rzeczą było to pierwsze zdanie, jakie Jezus powiedział, kiedy zobaczył tych ludzi na dachu i tego sparaliżowanego, którego spuścili na noszach przed samego Jezusa. Co ludzie oczekiwali, że Jezus powie? Oczekiwali, że powie, wstań, weź swoje łoże, bądź zdrowy i idź do domu. A Pan Jezus mówi coś całkowicie innego. Mówi, synu, odpuszczone są wszystkie twoje grzechy. Czemu tak mówi? Bo obietnica z psalmu 103, werset 3 mówi, on odpuszcza wszystkie winy twoje. Więc Jezus miał pełne prawo, by tak powiedzieć. On ma moc odpuszczać winy, ale ludziom w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi w ciele, trudno było w to uwierzyć. Mówią, uzdrowić to może, ale czy przebaczy wszystkie grzechy?
Natomiast za chwilę Jezus mówi, a żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy może odpuścić grzechy, to mówię ci, weź swoje łoże, wstań i idź do swojego domu. Wiecie, co się wydarzyło? W jednym momencie Psalm 103, wers 3 na oczach ludzi się wypełnił. I to, czego ja oczekuję dzisiaj wieczorem i w naszym kraju w Polsce, to to, ażeby słowo, jakie czytamy w Psalmie 103, działo się na każdym naszym spotkaniu, na każdym nabożeństwie, za każdym razem, abyśmy mogli doświadczać tego, że Jezus odpuszcza wszystkie nasze winy i leczy wszystkie nasze choroby. Potrzebujemy tak wierzyć, że tak jest napisane i amen. Potrzebujemy dzisiaj, jeżeli to możemy, aktywować naszą wiarę, że Bóg zrobi więcej niż to, o co dzisiaj będziemy się modlić. Że Bóg zrobi więcej niż to, czego oczekiwałeś, jadąc tutaj na dni skupienia albo przychodząc tutaj, jeśli jesteś z tego kościoła i z tego miasta, z tego miejsca. Więc Bóg może więcej. Bóg chce więcej. Powiem wam coś o lekarzu, którego my znamy. Jego gabinet nigdy nie jest zamknięty. Jego gabinet jest zawsze otwarty, nie ma żadnych kolejek i zawsze jest za darmo. Dla wszystkich. Więc Jezus Chrystus jest takim uzdrowicielem, który uzdrawia i przebacza grzechy. Który przebacza wszystkie grzechy i jest w stanie uleczyć z każdej choroby. I to, co mi się podoba w Jezusie, że On nie jest uzdrowicielem jak dzisiejsi lekarze. Kiedy przychodzi się do lekarza, to jest ciężka sprawa, zaraz Panu wypisze skierowanie do tamtego. Idziesz do następnego, a on mówi, ale jeszcze trzeba pójść do następnego. Jezus jest specjalistą od każdej choroby, jest najlepszym lekarzem, jakiego znamy i powiem wam, On jest dzisiaj wśród nas. I za chwilę będziemy się modlić. Za chwilę będziemy modlić się o to, by Jezus dotknął się tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Ale jeszcze powiem jedną rzecz. Człowiek, kiedy został stworzony, Pan Bóg, kiedy stworzył pierwszego człowieka, Adama i Ewę, Pan Bóg stworzył ich z zamiarem, aby byli zdrowi. Stąd wiemy, że Bożą wolą jest, aby człowiek był zdrowy. Jeśli jest chory, Bożą wolą jest, ażeby był uzdrowiony. I Biblia tu zapewnia nas, że Bóg odpuszcza wszystkie winy i leczy absolutnie wszystkie choroby. I oto pytanie mam takie. Czy jest tutaj ktoś, kto doświadczył już Bożego uzdrowienia? No, jest wiele osób. Popatrzmy na tych, którzy podnoszą ręce. Znaczy, że Bóg dzisiaj działa wśród nas. Ale drugie pytanie. A jest ktoś, kto potrzebuje dzisiaj Bożego uzdrowienia? Jest też wiele osób. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy z wiarą się modlić, ale kilka jeszcze słów, aby wzmocnić i zachęcić naszą wiarę. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Jest to najbardziej ciekawy fragment chyba w całej Biblii, ale na pewno w Dziejach Apostolskich i jedno z najbardziej ulubionych moich miejsc Biblii. 5 rozdział Dzieje Apostolskie mówi nam od 12 wersetu do 14 o tym, jak wyglądało życie w Kościele. Jeśli będziemy czytać za chwilę te wersety, to powiem wam, ja się modlę, żeby tak wyglądał Kościół w naszym kraju. Każdy zbór. Przeczytajmy. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i wiele cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie przy Sionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. I 14 werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Oczekujemy tego w Polsce. Aby przybywało wierzących ludzi Chrystusa, mnóstwo mężczyzn, mnóstwo kobiet. I teraz wersety 15 i 16 mówią nam o tym, w jaki sposób Bóg działał w Dziejach Apostolskich, w pierwszym kościele. Czytamy tutaj o tym, że nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I Biblia mówi moje ulubione słowo. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Bardzo lubię to miejsce z wielu powodów. Między innymi dlatego,
że Biblia mówi, że uzdrowienie w pierwszym kościele było czymś tak normalnym, że ludzie nie wstydzili się i nie bali się przynosić ludzi chorych, przywozić ludzi chorych, kłaść ich blisko, gdzie byli wierzący ludzie. Dzisiaj jeszcze niekoniecznie tak się to dzieje. Ale Biblia mówi, że kładli na noszach i łożach nie po to, żeby Piotr i Jan, czy apostołowie się o nich modlili, nie po to nawet, by kładli ręce, ale aby po to, żeby chociaż cień przechodzącego Piotra mógł paść na niektórych ludzi. I wtedy Biblia mówi, wierzyli, że to sprawi, że ludzie ci będą uzdrowieni. I wiecie, to jest bardzo ciekawe miejsce w Biblii. Ja nie wiem, jak to było. Próbuję sobie wiele razy wyobrażać. Myślę sobie, mogło to mniej więcej być tak, że podczas któregoś dnia Piotr i Jan szli do świątyni, mieli tam się modlić, albo gdzieś indziej szli, jakąś wizytą duszpasterską i nagle była sytuacja, że ktoś leżał i Piotr, kiedy przechodził, cień padł i ten człowiek wstał i został uzdrowiony. I w jakiś sposób ludzie to zauważyli, o tym się dowiedzieli i mówią, wszędzie tam, gdzie jest Piotr, jest możliwość, żeby ten cień padł, to musimy tam przynieść chorych ludzi. Po tej stronie tu brat podpowiada, gdzie pada cień. Nie wiemy dokładnie, jak to było, ale wiemy, że Biblia opisuje to w taki bardzo prosty sposób, bardzo krótko. Mówi tak, na ulicę wynoszono chorych, kładziono na noszach. Nie przynoszono ich do świątyni, nie przynoszono ich tam, gdzie się Kościół spotykał, ale tam, gdzie apostoł Piotr i inni apostołowie przebywali, na zewnątrz. I ta historia jest tak ciekawa, że ja bardzo się zainteresowałem tym i niektórzy twierdzą tak, że to nie był zwykły cień, że to mógł być cień Boży, samego Jezusa Chrystusa, który mieszka w apostole Pawle, że takie namaszczenie było nad nim, taka szczególna obecność Jezusa Chrystusa, że to Jezus uzdrawiał przez Pawła. Przez Piotra, przez apostoła Piotra. Że to Jezus stwarzał ten cień. Nie wiem, jak to było tak naprawdę i nie mam pojęcia, jak to się działo. Myślę, kiedy będziemy w niebie, może się dowiemy, ale kiedy będziemy w niebie, jest też taka szansa, że kiedy będziemy chcieli spytać się Piotra, jak to było, on może się spytać o nasze czasy i o nas, o dzisiaj, o teraz. A my powiemy, my to XXI wiek, Polska. I myślę, że on może być zainteresowany tym, co się działo w naszych czasach. I jestem zainteresowany tym, co my powiemy. I ja oczekuję tego, żebyśmy mogli składać świadectwa. Widziałem chorych ludzi i kładłem na nich ręce w imieniu Jezusa i modliłem się o nich i z wiarą wierzyłem, a nawet pościłem i też zostawali uzdrowieni. I to jest świadectwo, które my dzisiaj w Polsce możemy mieć. To są świadectwa, które już mamy, ale oczekujemy tego, że Biblia mówi tak, wszyscy oni zostali uzdrowieni. Że będziemy mogli doświadczać jeszcze większych uzdrowień, jeszcze większych rzeczy. Popatrzmy na jeszcze jedno miejsce z Biblii. Otóż pytanie jest takie, czy z wolą Pana Jezusa Chrystusa, wolą Bożą jest to, żeby dalej się działy uzdrowienia, żeby dalej uzdrawiać. Co Biblia mówi na ten temat? Mateusza 12 rozdział, 15 werset. Mówi nam tak. Mateusza 12 rozdział, 15 werset. Mówi tak. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd, a szło z Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Więc były takie miejsca, gdzie Pan Jezus uzdrawiał wszystkich ludzi. Ale Biblia mówi coś jeszcze ciekawego. Mówi o pewnym miejscu. To jest w tej samej Ewangelii Mateusza zapisane. W 13 rozdziale i w ostatnim wersecie, 58, jak Pan Jezus był w pewnym mieście, które nazywało się Nazaret. I kiedy był w tym mieście, Biblia mówi tak, 58 werset 13 rozdziału. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Więc
Chociaż czytamy, że gdziekolwiek pojawiał się Jezus, byli ludzie uzdrawiani, później gdzie pojawiali się apostołowie, wszyscy ludzie byli uzdrawiani z chorób, były też takie miejsca w tym samym czasie, że prawie nikt nie był uzdrawiany, albo niewielu było uzdrawianych. Jezus nie mógł tam wykonywać wielu cudów. Jeden powód, z powodu niewiary ludzi. I dlatego przed każdym spotkaniem, nabożeństwem, czy modlitwą o chorych czytamy Boże Słowo, cytujemy Boże Słowo, mówimy świadectwa o uzdrowieniach i o tym, że Jezus dzisiaj uzdrawia, aby budować wiarę w naszych sercach. Bo kiedy będziemy się modlić, to jest bardzo ważne, żebyśmy ci, którzy przyjdą tu do przodu, aby zostać uzdrowionymi, by wyszli z wiarą, a nie bez wiary. A żeby nikt nie wychodził z takim oto podejściem, a zobaczę, może będę uzdrowiony, a może nie. Może Bóg coś zrobi, ale tak naprawdę to nie wiem. Ponieważ kiedy przychodzimy z taką niepewnością, to nie pokazujemy tego, że przychodzimy z wiarą, ale raczej ze zwątpieniem. Dlatego mówimy, dlatego cytujemy Boże Słowo, że Jezus jest w stanie uzdrowić wszelką chorobę, przebaczyć z każdego grzechu, ale my potrzebujemy jedną rzecz zrobić. Potrzebujemy w to wierzyć. Potrzebujemy w to wierzyć całym sercem, całą duszą. Potrzebujemy wierzyć, a wiara jest pewnością. Więc zachęcam, kiedy będziecie wychodzić, drodzy, abyśmy mogli się modlić o was, byście wychodzili z takim przeświadczeniem, oczekiwaniem, że Bóg ciebie dzisiaj dotknie i ciebie dzisiaj uzdrowi. My potrzebujemy tej wiary. My potrzebujemy na nowo wierzyć. Może niektórzy z nas modlą się o pewne rzeczy, o pewne choroby i nic się nie dzieje, ale chcecie być dzisiejszy wieczór, to wieczór wiary. Dzisiejszy wieczór to wieczór uzdrowienia. Dzisiejszy wieczór to wieczór, kiedy Jezus jako lekarz jest tutaj obecny i może już niektórzy odczuwali i odczuwają Jego obecność. Ja pamiętam, kiedyś byłem na pewnym nabożeństwie i to się działo w innym kraju, byliśmy na misji w Chorwacji i tam była pewna starsza osoba, wyszła pod koniec nabożeństwa, właśnie po nabożeństwie i mówi tak, miałam wyjść do przodu, aby prosić bracie siebie o modlitwę, ale nie potrzebuję podczas głoszenia słowa, ból odszedł, zostałam uzdrowiona. Co to jest? Postawa pełna wiary. To jest oczekiwanie wiary. Jeśli oczekujemy tego, że Bóg będzie działał, On może działać już i teraz, teraz kiedy jest głoszone to słowo. Teraz, kiedy cytujemy to, co mówi Boże Słowo na temat uzdrowienia. Biblia mówi Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj na wieki ten sam. Pozwólcie, że się spytam, czy Jezus uzdrawiał wczoraj? Więc dzisiaj też uzdrawia. Jezus uzdrawiał wczoraj wszelką chorobę? Dzisiaj to samo może zrobić. Więc Jezus naprawdę może. Sam Bóg mówi o sobie, że Jego imię jest Bóg jest naszym lekarzem. W Starym Testamencie, w II Mojżeszowej, 15 rozdziale, 26 wersecie jest powiedziane, Pan Bóg się przedstawia Izraelowi i mówi tak, ja jestem Pan Bóg, Twój lekarz. Ja jestem tym, który uzdrawia. Jezus leczył choroby. W Starym Testamencie czytamy o uzdrowieniach. Jedno miejsce ze Starego Testamentu, jedno z pierwszych, które mówi o uzdrowień, chcę jeszcze przeczytać, bo jest bardzo ciekawe. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział i 17 werset. I Biblia mówi tak. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić. Moje pytanie jest, kim był Abimelech? Abimelech nie był człowiekiem wierzącym w Boga. Był poganinem. Był kimś, kto nie znał Boga. Nie był z wybranego narodu. A jednak, kiedy Abraham modlił się o niego, został uzdrowiony. To znaczy, że Bóg chce, jest w stanie i może uzdrawiać wszystkich. Jeśli jeszcze nawet nie pojednałeś się z Bogiem, Bóg i tak jest gotowy ciebie uzdrowić. Jeśli nawet jeszcze nie wyznałeś Jezusa swoim Panem, choć będziemy o to się dzisiaj też modlić, to Bóg jest gotowy i ciebie uzdrowić. Jeśli jesteś po raz pierwszy na tych dniach skupienia i właściwie
Może mówisz, dobrze tutaj mówią, mówią o Bogu, ale wszystkiego nie rozumiem, ja nie czytałem jeszcze Pisma Świętego, jestem tu po raz pierwszy i tak Bóg chce ciebie uzdrowić. Dla Boga nie ma wyjątków. Nie ma ani za trudnej choroby, ani za prostej. Dlatego bądźmy gotowi z wiarą, aby przyjąć od Boga uzdrowienie. I jeszcze jedna rzecz. Marka 16 rozdział. Jest to rozdział, który mówi o tym, Pan Jezus tuż przed swoim odejściem w Ewangelii Marka, w ostatnim rozdziale, w 16, powiedział, co się będzie działo po Jego odejściu. To są nasze czasy. Pan Jezus mówił o tym, co się będzie działo w 2014 roku. Pan Jezus tutaj mówi, co się będzie działo w XXI wieku. Pan Jezus mówi tutaj w Ewangelii Marka, w ostatnim 16 rozdziale, o naszych czasach, o dzisiaj. Mówi tak. A kto wierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. To chodzi o dzisiaj. Dzisiaj, jeśli wierzysz, będziesz zbawiony. Pan Jezus mówi o tych czasach. Dalej mówi. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Będą mówić nowymi językami. To jest też o dzisiaj. Proroctwo na teraz, na dzisiaj. I dalej jest powiedziane, 18 werset. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I to jest bardzo ważne, żebyśmy naszą wiarą podeszli do Bożego Słowa dzisiaj. Bo niektórzy wierzą i mówią tak. Brat mówił wspaniałe świadectwo, ale to się działo kilka lat temu. Ja też wierzę, że Bóg może mnie uzdrowić, ale może za jakiś czas. Ja wierzę, że Bóg czyni cuda, ale niekoniecznie tu i niekoniecznie teraz. A tutaj czytamy, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I to jest powiedziane o dzisiejszym wieczorze. Jeśli ktoś wierzy, niech powie amen. To jest powiedziane o dzisiejszej sobocie wieczorem, bo dzisiaj, co będziemy czynić za chwilę? Będziemy w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który umarł za nasze grzechy na krzyżu, aby nas zbawić i aby nas uzdrowić, który odpuszcza wszystkie nasze winy i leczy wszystkie nasze choroby. Będziemy kłaść ręce w Jego imieniu, a Biblia mówi, na chorych wierzący ręce kłaść będą, a ci chorzy będą uzdrowieni. I chcemy nacisk położyć na słowo, będą uzdrowieni. Oczekujemy, że Bóg dzisiaj będzie działać. Jak Bóg uzdrawia? Czasami w jednym momencie i tego oczekujemy. Czasami to jest proces. Bóg też może używać lekarzy. Bóg może zrobić to, jak chce. Pozwólmy Jemu działać, jak On chce. Pozwólcie, powiem świadectwo. Pewna kobieta przyszła na nabożeństwo i mówi, boli mnie oko, nie widzę na to oko, proszę o modlitwę. Pamiętam, położyłem ręce na to oko, modliliśmy się i ona mówi, wierzę, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Wróciła na swoje krzesło, do swojej ławki, co się działo w tygodniu. W niedzielę przychodzi po kilku dniach do kościoła i mówi, mam świadectwo, jak Bóg mnie uzdrowił kilka dni temu. Ja mówię, a jak to było? A ona mówi, wracałam z nabożeństwa i kiedy szłam z nabożeństwa, coraz mniej mnie przestawało boleć oko i coraz lepiej zaczynałam widzieć. Im byłam bliżej domu, tym mniej mnie bolało i coraz lepiej widziałam. I kiedy byłam w domu, mnie nie bolało i dobrze widziałam. Bo Bóg działa jak chce. Pozwólcie o innej siostrze powiem, pewnej wierzącej kobiecie. Przyszła też do przodu, modliliśmy się o nią tutaj na południu Polski i prosiła, aby się modlić o jej piętę, ponieważ bolała jej pięta, nie mogła normalnie chodzić. Pomodliliśmy się o nią i ona mówi, wierzy, że zostałam uzdrowiona, ale ani ból nie przeszedł w tym momencie, ani nic się nie wydarzyło. Pół roku później jestem w tym samym kościele, mam głosić, a ta siostra biegnie do mnie i mówi, bracie, coś się wydarzyło. Mówi, kiedy wróciłam do domu, ból odszedł, moja pięta jest zdrowa, jestem całkowicie uzdrowiona, ale czekałam pół roku, by o tym bratu powiedzieć. Pan Bóg uzdrawia, jak chce.
Pozwólcie, powiem jeszcze jednej osobie. Wyszła też do przodu na takie konkretne wezwanie objawienia proroczego daru poznania, tak? Działo się to tak, że wielu już wyszło do przodu, modliliśmy się o nich i nagle Bóg przez słowo wiedzy objawia pewnemu człowiekowi w kościele z przodu i mówi, jest tu ktoś, kogo Bóg chce uzdrowić, to jest chora twoja ręka, nie możesz ją podnosić, jest ból, Bóg chce ciebie uzdrowić, jeśli wyjdziesz do przodu. I obok tej kobiety stoi jej mąż. I mąż mówi, to ty powinnaś wyjść do przodu, aby się o ciebie modlili, bo to proroctwo jest odnośnie ciebie. Bóg chce ciebie uzdrowić. A ona mówi, jak Bóg chce mnie uzdrowić, to uzdrowi mnie tu, gdzie stoję, w ławce. I stała w tej ławce i nic się nie działo. I stała w tej ławce i nic się nie działo. I nabożeństwo zaczęła się kończyć i nic się nie działo. I mąż mówi, a może jednak pójdziesz, jak chcesz, to pójdę z tobą. Wyszli razem, gdy tylko wyszli, momentalnie zostało uzdrowione. Czemu tak jest, nie wiem. Bóg działa jak chce, ale wiem, że Bóg uzdrawia. Wiem, że Bóg uzdrawia dzisiaj. Jeszcze jedno świadectwo. Byliśmy w pewnym mieście, w Bielsko, nie Bielsko-Białej, ale w Białej Podlasce, na ewangelizacji. I postanowiliśmy, że przywieziemy tam człowieka, który nie mógł chodzić i chodził o kulach. Żeby to o kulach. Jedną miał chyba kulę, ale drugie to miał kij od szczotki. Nie stać go było na kulę. I przywiózł go ktoś samochodem na nasze nabożeństwo ewangelizacyjne. I podczas tego nabożeństwa było wezwanie. Wzięliśmy go do przodu. Pamiętam, położyliśmy ręce na jego nogi, a on wcześniej powiedział coś takiego. Kiedy byłem małym chłopcem, spadłem z drzewa, źle mi złożono te nogi i od tamtego momentu kuleję, nie mogę normalnie chodzić. Kiedy położyliśmy ręce, zaczęło coś się dziać, także noga zaczęła się ruszać, kolano zaczęło się przesuwać. On zaczął się bardzo tym ekscytować, podniósł w ogóle spodnie i mówi, niesamowite, moje kolano się rusza, coś się zmienia, całkowicie coś się zmienia. Po tym wszystkim okazało się, że zaczął chodzić. I to, co ciekawe, to to, że kiedy mój znajomy, który go przywoził na to nabożeństwo, mówił ten człowiek do niego, ale czy na pewno odwieziecie mnie z powrotem do domu, bo nie dam rady wrócić. Nie chciałby nikt go odwoził po nabożeństwie. Więc Pan Bóg uzdrawia dzisiaj. Pan Bóg czyni cuda. On ma potężną moc. Jeszcze raz chcę, ażebyśmy tą obietnicę przypomnieli, o której dzisiaj od samego początku mówimy. Psalm 103, werset 3. Chcę, żebyśmy zapamiętali to z tego nabożeństwa. Żebyśmy to wzięli do naszego serca. Jeśli nawet nic się nie wydarzy od razu, to cytuj to słowo do swojego serca. Módl się według tego słowa, które mówi, że Bóg uzdrawia wszelką chorobę mów moją. On przebaczył wszystkie moje grzechy i On leczy wszystkie choroby.